Po 24 lutego nasze życie stało się serią trudnych pytań, i myślę, że to dobry moment, żeby zadać sobie kolejne. Co czeka Rosję i Ukrainę, kiedy zamilkną działa? Oczywiście muszą Państwo wiedzieć, że ja się nie czuję jasnowidzem, ale mimo wszystko możemy próbować zgadywać, próbować to analizować, próbować przewidzieć, jak się będą układały. Polityczne wydarzenia w obu tych krajach. Jednak, żeby zrozumieć, co będzie po wojnie, próbować to zrozumieć, warto zadać sobie pytanie, jak skończyć się może ta wojna. Scenariuszy zawsze było wiele dostępnych. W zasadzie od momentu, w którym załamały się pierwsze próby zdobycia Kijowa. I już w tym momencie, kiedy wojska rosyjskie wycofały się z północy Ukrainy, tutaj widzimy zaznaczone te miejsca, gdzie one były obecne, to był kawał terenu, już zrozumieliśmy, że łatwe i szybkie zwycięstwo Federacji Rosyjskiej w grę nie wchodzi. Oczywiście wciąż mamy punkty krańcowe, tak? Sytuację najbardziej pozytywną dla powiedzmy naszego obozu, któremu kibicujemy, i najbardziej negatywną. Ta najbardziej negatywna jest zajęciem całego państwa ukraińskiego w wymiarze politycznym. Raczej nie mówilibyśmy tu o okupacji całego terenu, to jest raczej zadanie ponad rosyjskie siły. Jednak załamanie się systemu politycznego w Kijowie, przejęcie kontroli nad tym terenem przez Jakąś marionetkową formę wspieranej przez Rosję władzy jest tym scenariuszem realnym, najbardziej negatywnym dla Ukrainy i świata zachodniego. Tym najbardziej pozytywnym jest dotarcie sił ukraińskich do granic państwowych z roku 2014 czyli odbicie wszystkich okupowanych terenów, łącznie z tak zwanymi DNR, LNR i Półwyspem Krymskim. Osobiście obie te skrajne opcje bym odrzucił jako mało realne. Niestety tak zazwyczaj bywa, że te najbardziej mm, udane dla nas scenariusze się nie realizują, to dotyczy obu stron. Możemy zgadywać, że w pewnym momencie strona ukraińska mm, karmiona w formie kroplówki uzbrojeniem zachodnim. Te szkolone m.in. w Wielkiej Brytanii oddziały wrócą do Ukrainy. Tego uzbrojenia się nazbiera wystarczająco dużo. Tych hajmarsów będzie na tyle, że uda się rozstrzelać nimi cały tył przeciwnika. Cały oczywiście, nie dosłownie całego, na pewno się nie uda. Tutaj problemem mogą być dane wywiadowcze. W pewnym momencie Rosjanie mogą nauczyć się chować te instalacje w taki sposób, żeby nie było ich tak łatwo trafić. W każdym razie w pewnym momencie Ukraina może nazbierać dość siły, a Rosja stracić na tyle siły, że możliwe będą lokalne przesunięcia linii frontu na korzyść Ukrainy. Osobiście uważam, że tutaj bardzo optymistycznym założeniem byłoby wyrzucenie Rosjan z, całego, z całej prawobrzeżnej Ukrainy, czyli mówimy tutaj o tym fragmencie chrysońskim za Nową Kachowką. Tutaj po prawej stronie Dniepru znajduje się podobno, według Arestowycza, około 15 tak zwanych BTG, batalionowych grup taktycznych. To jest w zasięgu ręki, ale te działania na tym odcinku toczą się już od dość dawna. Rozmawiamy o tym od tygodni, o kolejnych zniszczeniach sprzętu w Czarnobajwce, o atakach na mosty, o odbijaniu wsi. To trwa i widać, że nawet taka kontrofensywa w tej chwili, w obecnej sytuacji, przy obecnie posiadanych przez Ukrainę środkach. Jest w zasadzie wszystkim, na co ten kraj może sobie pozwolić. Z drugiej strony widzimy także, że Rosja także nie ma sił do prowadzenia skutecznego natarcia na dużą skalę. Oczywiście tutaj w okolicach Siwierska, Bachmutu, Słowiańska walki cały czas trwają, ostrzały cały czas trwają. Jednak po zajęciu Siewiera-Daniecka ta pauza polegająca na braku dużych operacji. Tryb przedłuża się. Niszczenie magazynów amunicji na pewno tutaj nie pomaga i nie widzimy, żeby Rosjanie osiągali sukcesy po tym jak ugrupowanie sił ukraińskich z Sewierodonieszka i Liscianska wycofało się na kolejne linie obrony. Oczywiście jak najbardziej możliwe są tu kolejne straty terytorialne Ukrainy. Widzimy, że tutaj uformował się na przykład w okolicach Siewierska taki Kolejny klin, który jest z trzech stron, jak podkowo, otoczony siłami rosyjskimi, to nie jest szczególnie korzystne dla obrońców ukraińskich. Możliwe, że tu dojdzie do kolejnego zagrożenia okrążeniem, że znowu Ukraińcy będą się wycofywać, oddadzą kolejny kawałek. To jednak pokazuje, i powtórzę się tutaj, bo już o tym rozmawialiśmy, że Rosja, żeby osiągać takie terytorialne sukcesy, Nieduże i powolne, musi skupić ogromną większość swoich sił na wąskim wycinku frontu. Także wydaje się, że żadna ze stron nie posiada sił i środków do tego, żeby przechylić szale tej wojny w sposób zdecydowany na swoją stronę. Jeśli rozmawiamy o czasie, który gra na korzyść jednej ze stron, bliżej początku tej wojny wydawało mi się, że czas gra na stronę Ukrainy, tak by faktycznie było, gdyby dostawy uzbrojenia zachodniego okazały się potężne, gdyby faktycznie amerykańskie statki transportowe ruszyły z ogromnymi transportami prawdopodobnie starszego, ale jednak uzbrojenia, które by zaczęło już teraz um, Które już teraz byłoby obecne w Ukrainie, prawdopodobnie jeszcze nie na froncie, raczej na pewno nie na froncie, najpierw musiałyby się odbyć szkolenia, treningi itd., ale w takiej sytuacji moglibyśmy rozumieć, że faktycznie nastąpienie przewagi po stronie ukraińskiej jest bliskie. Teraz widzimy, że gospodarka obu tych krajów podupada przy czym ukraińska w sposób dość oczywisty w wyniku potężnych zniszczeń i przemieszczenia ogromnych mas, mas ludzkich, miliony ludzi opuściły swoje miasta, dziesiątki łańcuchów um, logistycznych, produkcyjnych się załamało w wyniku ogromnego chaosu, jaki zawsze towarzyszy działaniom wojennym na dużą skalę. W Rosji gospodarka cierpi ze względów przede wszystkim na sankcje, izolację tego kraju. Tutaj już się pojawiły pierwsze informacje o cięciach budżetowych na najbliższe 3 lata. Jeszcze niewielkich, ale prawdopodobnie będą większe. Pojawiły się problemy z, ze sprzedażą ropy i gazu. Oczywiście w, tych, w tej pierwszej fazie wojny pojawiły się zwyżki cen na ropę. W dużej mierze to. Rosję uratowało finansowo, te potoki petrodolarów zalały skarbce Moskwy. Niemniej jednak wydatki, gigantyczne wydatki na prowadzenie działań zbrojnych, ogromne problemy, jeśli chodzi o same miejsca pracy, o przemysł to wszystko na Rosji się prędzej czy później odbije w sposób bardzo bolesny. Braki lekarstw, spora inflacja, zwłaszcza ta dotycząca produktów żywnościowych. To wszystko będzie miało poważne konsekwencje, a im dłużej to będzie trwało, tym będą wyraźniej odczuwalne. Między innymi w kwestiach rolniczych Rosja na przykład w dużej mierze zależna była od sprowadzania ziarna na zasiew. Zarówno jeśli chodzi o zboże, jak i chodzi o na przykład buraki, ziemniaki, ten materiał do sadzenia, do siania był w dużej części importowany. Przyszły rok może się okazać dla nich, jeśli chodzi o żywność, trudny. Więc oba kraje powolutku, no może nie aż tak powolutku, po prostu toczą się w kierunku gospodarczej katastrofy. Przy czym Ukraina pozostaje na kroplówce, ale im dłużej ta kroplówka... Światowa będzie trwała, tym, jak możemy podejrzewać, będzie budziła większe kontrowersje w społeczeństwach krajów, z których te pieniądze są wysyłane z krajów unijnych, z Ameryki Północnej, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Te środki w różnej formie pomocy humanitarnej, finansowej, w postaci uzbrojenia to wszystko kosztuje i możliwe, że w którymś momencie Świat się zmęczy pomaganiem Ukrainie. Oczywiście gorąco zachęcam decydentów, żeby się tym nie nużyli, a nas żebyśmy naciskali na rządy, żeby ta pomoc trwała. Niemniej jednak cały czas rząd w Kijowie musi sobie zdawać sprawę, że takie zagrożenie jest realne. Z drugiej strony, tak jak mówię, Rosja zapada się pod ciężarem izolacji. Nawet nie tyle sankcji, co... Szeroko pojętej izolacji. Będzie coraz gorzej, kiedy wejdzie jeszcze dodatkowo do. Dojdzie do głosu embargo na ropę naftową europejskie. Wszystko wskazuje na to, że oba kraje będą miały problemy. I teraz mamy sytuację, w której żada, żadna ze stron nie ma sił, żeby drastycznie zmienić sytuację na froncie, i oba kraje coraz bardziej pilnie. Potrzebują w jakiś sposób zatrzymać negatywne zmiany zachodzące wewnątrz obu tych krajów. Co się może wydarzyć? Może się wydarzyć zamrożenie tego konfliktu. Możliwe, że jedna ze stron osiągnie gdzieś lokalną przewagę. Bardzo możliwe, że na przykład zostanie uwolniony Hersoń. Bardzo możliwe, że zostanie zajęty Siwiersk. Być może. Siły rosyjskie zostaną odepchnięte od Charkowa. Ostatecznie niestety bardzo możliwe, że konflikt zostanie zamrożony gdzieś na tych liniach, które widzimy w tej chwili lub delikatnie zmienionych. Takie zagrożenie istniało od samego początku tej wojny i niestety z czasem prawdopodobieństwo akurat takiego finału konfliktu. W, moich, w mojej opinii, wydaje się rosnąć, choć oczywiście przyszłości nie znamy. I teraz pytanie brzmi, co się wydarzy w obu tych krajach po takim zakończeniu konfliktu. Jeśli chodzi o Rosję, bardzo prawdopodobne jest, że w najbliższym czasie Władimir Putin zostanie w ten lub inny sposób odsunięty od władzy. Najbardziej prawdopodobna, wydaje mi się, tutaj biologia. Z jednej strony jesteśmy absolutnie przekonani, że mm, siły, te elity rosyjskie nie są zadowolone z tego, co się wydarzyło, ponieważ ich to kosztowało realne i niemałe pieniądze. Z drugiej strony społeczeństwo rosyjskie jest szalenie mm, marazmatyczne, szalenie bezwładne. I to, co w wielu krajach już dawno wywołałoby zamieszki na ulicach i prawie wojnę domową, tutaj kończy się na jakichś cichych pomrukach niezadowolenia jakiejś wąskiej grupy ludzi, którzy, którym nie jest wszystko jedno. Ostatecznie jednak biologia jest tą siłą, na którą możemy liczyć z całą pewnością. Możliwe, że do tego dojdzie za rok od zakończenia wojny, za dwa czy trzy. Miejmy nadzieję, że wcześniej, niemniej jednak, Władimir Putin zapłacił wysoką cenę, także zdrowotną, za stresy związane z tą konkretną wojną i niepowodzeniami w tej wojnie. Oczywiście ich propaganda robi doskonałą minę do tej paskudnej gry. Opowiadają, jak to razem z Iranem stanowią centrum świata i to reszta świata jest w izolacji od nich, a nie na odwrót. Oczywiście oni opowiadają w rządzie, jak to inflacja, PKB, wszystkie wskaźniki są doskonałe, jak to lekarstw w aptekach nie brakuje w Rosji, ale wiemy doskonale, że rzeczywistość jest inna i wiemy, że Władimir Putin zdaje sobie przynajmniej częściowo sprawę z tego, że problemy są duże i zdaje sobie sprawę z tego, że jego plan nie wyszedł. Z całą pewnością zadawał sobie po drodze masę pytań o to, kto mu przeszkodził, kto go zdradził, dlaczego na nikim nie może polegać, dlaczego otacza go banda niekompetentnych itd., itd. To wszystko odbija się z całą pewnością na jego zdrowiu, które już wcześniej, to jest starszy pan, nie było idealne. Ostatnio dyrektor CIA mówił, że Putin jest aż zbyt zdrowy. To oczywiście był żarcik, natomiast mamy wiele poszlak wskazujących na to, że ze stanem zdrowia Władimira Putina jest nieidealnie, co możemy się domyślić choćby patrząc na jego datę urodzenia zdrowych w tym wieku, nie bywa. Więc prędzej czy później on zniknie. Możemy podejrzewać, że prędzej także dlatego, że Elity nie są z niego zadowolone. Możliwe, że kiedy ta wojna ostatecznie skończy się w sposób dla Rosji niekorzystny. Oczywiście w wymiarze czysto takim wojennym udało się w tej chwili osiągnąć pewne cele, na przykład zajęcie korytarza lądowego na Krym. Nie jestem do końca w stanie rozumieć, co tak naprawdę to zmienia i czy to było warte. Tych wszystkich sankcji, ograniczeń i kosztów samej wojny, tych wszystkich śmierci, ale chcieli, mają, więc do pewnego stopnia będą w stanie przedstawić to jako sukces, jednak elity będą rozumiały, że wojna toczyła się o znacznie wyższą stawkę, i Rosja, która chciała poprawić swoją sytuację na arenie międzynarodowej, globalną sytuację, chciała tupnąć nogą i stworzyć nowy porządek globalny polityczny tak naprawdę tylko obsunęła się w stan izolacji stała się państwem wyrzutkiem i to ma bezpośredni wpływ na nie tyle wskaźniki makroekonomiczne Rosji bo to ich obchodzi mniej ale na ich prywatne interesy elity interesy możliwości możliwości wyjazdu opalania się na lazurowym wybrzeżu latania na zakupy do Paryża chodzi o ich styl życia. O to, że wcześniej mogli się cieszyć pieniędzmi i możliwościami, teraz dla dużej części z nich jest to utrudnione. Oczywiście dość głupio byłoby zakładać, że te elity po wojnie zawiążą jakiś rodzaj spisku i Władimira Putina obalą. Niemniej jednak sytuacja dla niego będzie mniej korzystna niż przed wojną, co także na stan zdrowia dyktatora nie wpływa. Będzie musiał się bardzo mocno obawiać o swoje życie i zdrowie. Raczej nie podejrzewam, żeby doszło do takich dramatycznych wydarzeń, ale wiemy, że dyktatorowie są zazwyczaj mocno mm, przerażeni możliwościami zamachów, więc taka przegrana w tej wojnie. Na pewno pobudzi te lęki. Jeśli Władimir Putin faktycznie odejdzie, to tutaj, tutaj pokuszę się o małe porównanie. Często mowa jest o tym, że Joe Biden jest stary, zwłaszcza Rosjanie lubią to podkreślać w mediach i ich agenci wpływu lubią opowiadać, jak to Joe Biden jest niedołężnym starcem. Władimir Putin też jest starszym człowiekiem, tylko różnica jest jedna, bardzo potężna w obu przypadkach. W obu przypadkach istnieją zapisane w aktach prawnych procedury, co zrobić, jeśli nasz prezydent spadnie z roweru, rozbije głowę i umrze. Tylko, że w przypadku Stanów Zjednoczonych możemy mieć pewność, że tego typu procedury zostaną wykonane. To jest państwo o gigantycznej liczbie patologii, natomiast jeśli chodzi o procedury, to obserwujemy, że to działa. Więc w momencie, w którym Joe Biden zacznie lecieć z roweru, osoba, która będzie musiała przejąć jego obowiązki, będzie już rozumiała, co ma robić, kiedy jego głowa uderzy o krawężnik, wszyscy zaczną słuchać tamtej... Drugiej osoby, która Joe Bidena zastąpi, zostaną rozpisane nowe wybory, wszystko potoczy się ustalonymi kolejami. W przypadku Władimira Putina nie możemy mieć takiej pewności, kiedy jego zabraknie, najprawdopodobniej dojdzie do walki o władzę. Tutaj oczywiście chciałoby się popatrzeć na wydarzenia po śmierci Stalina, bo to jest człowiek, który już bardzo długo rządził Rosją. W podobnym, choć znacznie bardziej intensywnym stylu. Mimo wszystko Stalin był znacznie bardziej okrutnym i krwawym dyktatorem niż Putin, choć pan Władimir także się nie zapisał w historii jako człowiek łagodny. Możemy także popatrzeć na przykład Breżniewa, i ten przykład wydaje mi się odrobinę bardziej pasujący. Ta biurokratyczna rzeczywistość czasów Breżniewa trochę pasuje do biurokratycznej rzeczywistości czasów Putina, choć wszystko jest możliwe. Tak czy inaczej, mamy tutaj dwa scenariusze: stalinowski i breżniewowski. W tym breżniewowskim po Putinie władzę przejmie ktoś z jego najbliższego otoczenia. Na przykład, wskazywany przez wielu patruszew, były szef FSB, człowiek bliski Władimirowi Putinowi, obecny przy nim jako bliski sojusznik jeszcze w czasach, kiedy Władimir Putin był dyrektorem FSB. Krótko przypomnę, Putin był dyrektorem FSB po 10 około latach. W których nie służył w FSB. On tam został mianowany, był urzędnikiem w administracji prezydenta Jelcyna i trafił do FSB jako człowiek, który kiedyś służył w KGB, ale on jednak potrzebował jakiegoś wprowadzenia, kogoś, kto mu wytłumaczy, teraz po 10 latach jest tak i tak. A w ogóle to Putin nigdy nie pełnił tak wysokiej funkcji w KGB. Nigdzie blisko. I wtedy. Patruszew był obok jako człowiek, który przez te lata służył w FSB i mógł być dla niego swojego rodzaju przewodnikiem. Później to Putin mianował Patruszewa szefem FSB. Bardzo możliwe, że ten człowiek go zastąpi. Są blisko. Tylko problem polega na tym, że Patruszew, bardzo podobnie jak Władimir Putin, jest mówiąc wprost starcem. Istnieje duża szansa, że podobnie jak po czasach Breżniewa, kolejny. Następca szybko odejdzie, szybko pokonany zostanie także przez biologię. Możliwe, że później pojawi się następny. Jeśli mówimy o scenariuszu stalinowskim, a one mogą także nastąpić w formie wymieszanej, mówimy tutaj o pewnego rodzaju połączeniu władzy w rękach paru najważniejszych osób w państwie, które uznają, że nikt z nich nie ma szansy przejąć tej władzy samodzielnie tylko że natychmiast wtedy pamiętamy rozpoczęły się ostre walki na górze to znaczy tam chruszczow beria marszałek żukow tam toczyły się poważne spiski walki eliminacje przeciwników politycznych ostatecznie chruszczow przejął te władze ja bym tu jednak wysnuł teorię że niezależnie od tego czy Przejmie władzę jeden silny starzec, który był bardzo blisko Władimira Putina, czy paru młodych, którzy uznają, że razem są w stanie pociągnąć taki projekt, w obu przypadkach problemem będzie zaufanie zaufanie różnych, trzech różnych stron. Nie taki człowiek lub ludzie nie będą mieli bezpośredniego zaufania społeczeństwa. Zacznę od tego, co jest według mnie najmniej ważne. Społeczeństwo przywykło do tego, że Władimir Putin został wybrany i siedzi na tym stołku, bo tak musi być, bo nikt inny nie da rady z tą Rosją sobie poradzić. To było im wmawiane przez lata, więc pokazanie, że teraz przyjdzie ktoś inny i on sobie z tym wszystkim poradzi, prawdopodobnie obudzi przynajmniej część z nich. Skoro zmiany były niemożliwe, bo jak nie Putin to kto, a teraz Putina nie ma, to znaczy, że teraz zmiany są możliwe. Natomiast pojawiają się jacyś ludzie, których nikt nie wybierał, którzy w wyniku walki elit stanęli na czele. Rosji z jakiegoś powodu, nie mają takiego mandatu, jaki przez lata zbudował sobie Władimir Putin i społeczeństwo może ich nie akceptować. Niezależnie, czy to będzie Triumwirat, na przykład Miedwiediewa, z, ze współpracownikami, tu już kogo by on sobie na przykład miał szansę dobrać, to jest osobny temat, może na przykład Ławrow, ławrow czy to będzie na przykład Patruszew. Jednak wiemy, że rosyjskie społeczeństwo na razie udowodniło, że nie potrafi dokonać takich rzeczy jak na przykład Ukraińcy na Majdanie czy Polacy w czasach Solidarności. No to im w ostatnich 20 latach nie wychodzi. Nie mamy powodu twierdzić, że teraz wyjdzie. Druga strona, która nie będzie w stanie zaufać takiej nowej władzy, to będzie społeczność międzynarodowa. A to będzie dość istotne. Dlaczego? Dlatego, że po zamrożeniu konfliktu niemal na pewno sankcje nie zostaną zniesione. Rosja wciąż będzie obłożona przeróżnymi formami izolacji, środków izolujących ją gospodarczo od świata. Bardzo możliwe zresztą, że w momencie, w którym firmy wycofały się z Rosji, rynki przestaną kupować rosyjską ropę czy gaz, to powrót do tego stanu sprzed 24 lutego będzie trudny nawet bez sankcji. Wiele firm może po prostu obawiać się powrotu na tak niepewny rynek. Wielu ludzi się sparzyło finansowo, boleśnie. Jeśli na przykład takie Włochy już zaczęły sprowadzać gaz z północnej Afryki zamiast z Rosji, to po co mają teraz nagle do tej Rosji wracać, skoro już sobie to poukładały inaczej? Świat nieufający nowym liderom Rosji, pochodzącym ze starej elity, będzie mniej chętny zdejmować wszystkie te środki izolacji gospodarczej Rosji, której będzie na tym zależeć. To oczywiście może pogłębić problemy gospodarcze, nie pomagać Rosji z nich wychodzić, a co za tym idzie pogłębiać niezadowolenie samych ludzi. Trzecia i jak mi się wydaje najważniejsza sprawa to jest brak zaufania do tych nowych władców, samych elit. Władimir Putin był władcą w zasadzie, był, jest, jeszcze jest. Władcą trochę takiego kapitalizmu feudalnego, tak bym to określił. W dużej mierze opierało się to na relacjach międzyludzkich, na konkretnych kontaktach. Tam są różne Plemiona, jak to się czasem mówi, różne baszty Kremla, stronnictwa, na pewno cała masa ludzi ambitnych. I niezależnie od tego, kto przejmie władzę po Putinie, znajdą się ludzie niezadowoleni, że to nie oni. Tacy, którzy będą tę nową władzę podkopywać, po to, żeby samemu dostać szansę zająć to miejsce. Kto by nie znalazł się na nowym szczycie władzy po. Śmierci Władimira Putina to będą ludzie, którzy będą mieli swoje stronnictwa, będą z całą pewnością w jakiś sposób faworyzować swoich ludzi kosztem pozostałych stronnictw. To będzie budziło różne animozje, tworzyło konflikty. Ostatecznie więc podejrzewam, że taka nowa władza w Rosji utrzyma się. Strzelałbym, że coś w okolicach roku może półtora. W jaki sposób odejdzie ta nowa władza, to jest oczywiście pytanie otwarte. Natomiast to, co nadejdzie później, to by się bardzo chciało powiedzieć, że byłyby to przemiany demokratyczne. To byłby cudowny scenariusz, gdyby społeczeństwo rosyjskie uznało, że czas się budzić, tupnąć nogą, wyjść na placę i zorganizować nowe wybory, takie zupełnie nowe. Zdajemy sobie jednak sprawę, że to może być trudne, choćby dlatego, że cały aparat administracyjny jest w mniejszym lub większym stopniu przesiąknięty starymi ludźmi, którzy myślą w stary sposób, organizują w stary sposób. Takim ludziom może być trudno stworzyć coś nowego. Kraj jest wielki, budowa w nim nowych instytucji demokratycznych będzie wyzwaniem, któremu nie każdy sprosta. Mieliśmy Borysa Jelcyna na początku nowej epoki politycznej w Rosji pod koniec XX wieku. To był człowiek niesamowicie silny na początku swojej władzy. Jego te, to burzenie starych układów niesamowicie zniszczyło i pod koniec życia stał się człowiekiem pocharatanym zdrowotnie, bezwolnym i boleśnie bezwładnym. Jak będzie to wyglądało tym razem, to jest niemożliwe do przewidzenia, i scenariusze możliwe są bardzo liczne. Łącznie w zasadzie z rozpadem Rosji i wojną domową, to jest oczywiście skrajny przykład. Natomiast jeśli chodzi o wewnętrzne konflikty, to odmrożenie konfliktów w Czeczeniu jest uważam bardzo prawdopodobne w takim scenariuszu takiego chaosu. Tam istnieją siły, zwłaszcza kiedy ci ostrzelani, Czeczeńcy przeciwni Kadyrowowi wrócą z frontu w Ukrainie uzbrojeni, ostrzelani, tak jak mówię, przyzwyczajeni do tego, że zabijają i mogą ginąć. Oni mogą wrócić do Czeczenii i próbować rozpocząć nową operację uwolnienia tego fragmentu Kaukazu spod rosyjskiego panowania, które zdecydowanie im się nie podoba. Tacy ludzie mają. Poważnie na z Ramzanem Kadyrowem, który wiele złego zrobił dla tego, tej republiki w czasie ostatnich no, około tam, ponad dekady. Także ten scenariusz jest jak najbardziej realny. Możemy się szykować, że w perspektywie pięciu mniej więcej lat, Rosja znowu stanie się krajem pogrążonym w potężnym chaosie. Liczę tutaj bardzo szczerze na to, że przez te 30 lat Rosjanie jako społeczeństwo mieli na tyle możliwości, by dojrzeć, porzucić sowieckie standardy, sposób myślenia, że po prostu wyrosło nowe pokolenie wychowane, mówiąc brzydko, na Netflixie, na wartościach promujących pokój, spokój, wolny wybór. Możliwość życia po swojemu, że to społeczeństwo po prostu będzie chciało żyć tak jak powiedzmy społeczeństwo, nie wiem, w Finlandii. Po prostu spokojnie konsumować, handlować, pracować, żyć swoim życiem i te imperialne zapędy, mam nadzieję, im z głów wywietrzeją. Choć oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jestem człowiekiem, który ma wiele pobożnych życzeń, a rzeczywistość. Życzeń Strzyżewskiego nie słucha tak, jak byśmy tego chcieli. Natomiast jeśli chodzi o Ukrainę, tutaj sytuacja także nie będzie po tym zamrożeniu konfliktu lub końcu konfliktu łatwa. Wydaje mi się, że skrajnym sukcesem, który jest wykonalny największym, jaki w teorii mógłby tutaj mieć miejsce to jest powrót do granic z 23 lutego. Czyli dnia ostatniej inwazji rosyjskiej. Raczej uwolnienie Krymu i terenów DNR-LNR wydaje się przy tym rozkładzie no bardzo mało prawdopodobne. Rzeczywistość oczywiście czasem zaskakuje, ale osobiście w to nie dowierzam. Obawiam się, że ten entuzjazm patriotyczny, który się podniósł. W czasie wojny, kiedy się okazało, że prezydent nie uciekł, wojsko było w stanie postawić, zacząć się opierać, stawiać opór na jeźdźcy, że okazało się silniejsze niż się spodziewaliśmy, to w ogóle, powiem Państwu, taka mała dygresja, jest bardzo dużym czynnikiem wpływającym na to, jak my postrzegamy tę wojnę emocjonalnie. Otóż obie strony okazały się. Inne niż się spodziewaliśmy. Ukraina okazała się silniejsza niż się spodziewaliśmy. Rosja okazała się słabsza niż się spodziewaliśmy. Co oczywiście nie oznacza, że Ukraina jest silniejsza od Rosji. Choć te emocje czasem nam podpowiadają tego typu rozwiązania, to jest oparte stricte na tym szoku z pierwszych dni wojny, kiedy okazało się, że ten, jak to mówią Anglicy i Amerykanie, Underdog. Ta biedna Ukraina, na którą nikt nie stawiał, że będzie w stanie wygrać tę wojnę, nagle zaczęła sobie radzić nadspodziewanie dobrze. Niemniej jednak, realnie patrząc, już oswobodzenie południa i północnego wschodu Ukrainy, tutaj mamy zaznaczone czerwoną linią tereny DNR-LNR, tutaj Bordową Krym, cała reszta tego czerwonego pola to jest to, co. Teoretycznie być może Ukraińcy mają szansę, ale to będzie ogromny wysiłek, długie miesiące walk, a skończy się to tak, że wciąż w kraju, w Ukrainie pozostanie cała masa ludzi potężnie rozczarowanych wynikiem tej wojny. Nawet w tym szalenie optymistycznym scenariuszu wielu ludzi będzie poważnie rozczarowanych. Im dłużej trwa ta wojna, tym więcej ludzi, którzy wyjechali z Ukrainy, zadomawia się w Polsce, w Niemczech, w różnych europejskich krajach, w dużej mierze w Polsce. Tutaj jest także kulturowo dla nich łatwiej. Już jesteśmy bezpieczni, bo NATO, trochę bogatsi, bo Unia niż Ukraina. Językowo bariera jest nieduża, mentalność nie jest jakaś drastycznie odmienna. Ciężkich alkoholi w sklepach nie brakuje. Wiadomo, Słowianie lubią się bawić, więc duża część tych Ukraińców może, im dłużej to zajmie, tym więcej z nich zostanie u nas, bo tu im się pojawi życie. Założą firmy, dostaną pracę, zaczną sobie radzić, więc po co będą wracać? Ci, którzy z kolei wrócą, staną przed gigantycznym wyzwaniem. Opowiadałem o tym już parę miesięcy temu o miejscowości tutaj na wyzwolonych terenach. To był chyba Czernichów wtedy, jeśli dobrze pamiętam. Tam była mowa o tym, że przez kilka lat nie będzie ciepłej wody w kaloriferach, bo ta sieć rur jest tak zniszczona, że naprawa ich wszystkich, tak żeby ta woda nie wyciekała na ulicę, do piwnic, znalezienie tych wszystkich uszkodzonych fragmentów będzie trwało latami. Rozminowanie będzie trwało latami. Odbudowa budynków mieszkalnych Ogromna część tych ludzi będzie przeżywała potężne rozczarowanie swoją sytuacją po wojnie. Wielu z nich może poczuć, wygraliśmy, nie daliśmy się, cały świat nas podziwiał, cały świat do nas się dołączał, Arnold Schwarzenegger mówił, że jest z nami, wszyscy mówili, że są z nami, a tymczasem mieszkamy w namiocie bez ogrzewania. Gdzieś w okolicach naszego zniszczonego bloku chodzimy po wodę do pompy, gdzieś na ulicy stoimy w kolejce i latami będą czuć problemy związane z odbudową, ze zniszczeniami infrastruktury, brakiem pracy, brakiem pieniędzy. Ukraina przed wojną była krajem biednym, teraz oczywiście będzie mogła liczyć na jakąś pomoc w odbudowie ale przecież wszystkich problemów rozwiązać po pierwsze pieniędzmi się nie da, po drugie tych pieniędzy będzie z całą pewnością za mało, bo zniszczenia są zbyt duże, żeby Unia Europejska czy Stany Zjednoczone mogły po prostu wyłożyć na naprawę tego wszystkiego pieniądze od tak na raz. Tak czy inaczej, zajmie to lata, prawdopodobnie przyjdzie moment, w którym dojdzie do. Tutaj dojdzie do głosu ta ukraińska kłótliwość. Znamy to w Polsce bardzo dobrze, że tak samo jak w Ukrainie, tak i w Polsce ta parlamentarna, demokratyczna dyskusja potrafi być bardzo burzliwa, bardzo emocjonalna. Tutaj także prawdopodobnie pojawią się siły polityczne, które będą zbijały kapitał na oskarżaniu. Kierownictwa obecnego politycznego za błędy w czasie wojny. Błędy zostały popełnione, to jest absolutnie oczywiste, że nie uniknięto ich, to jest niemożliwe ich uniknąć. Niektóre z nich były zresztą spore, zwłaszcza na południu Ukrainy, jeśli chodzi o wymiar wojskowy, tam nawet pojawili się na wyższych poziomach władzy. Po prostu zdrajcy, którzy doprowadzili do tego, że siły rosyjskie mogły tam się zajmować teren szybciej niż w niektórych innych terenach Ukrainy, pojawią się takie głosy. Możliwe, że w pewnym momencie w Ukrainie dojdzie do głosu jakaś partia populistyczna. Miejmy nadzieję, że Ukraina nie zejdzie z tej europejskiej ścieżki rozwoju, choć tutaj także mogą się pojawić swojego rodzaju rozczarowania, bo przyjęcie do Unii Europejskiej prawdopodobnie wciąż zajmie parę lat, nawet w jakimś przyspieszonym trybie, to nie są szybkie rzeczy, więc po wojnie prawdopodobnie oni będą czekać, będą się czuli jak petent w poczekalni u ważnego naczelnika, to także będzie budziło prawdopodobnie swojego rodzaju rozczarowania. Wydaje się więc, że oba kraje po wojnie czeka trudna. Przyszłość. My czasem sobie upraszczamy rzeczywistość, uznając, że na przykład taki konflikt jak rosyjsko-ukraiński, to jest gra o sumie zerowej. To znaczy, że jeśli jeden traci, to drugi z automatu tyle samo zyskuje. To zupełnie nie odpowiada rzeczywistości, która jest znacznie bardziej skomplikowana. W tej wojnie, wyraźnie to w tej chwili widać, tracą obie strony. Oczywiście możemy stwierdzić, że na przykład Stany Zjednoczone coś zyskują w postaci nowego partnera, który będzie przez lata im wdzięczny za wsparcie, choć z drugiej strony Ukraina może być dla nich też politycznym problemem, kiedy właśnie pojawi się w społeczeństwie to rozczarowanie i na przykład Ukraina zacznie twierdzić, że jednak musi iść jakąś inną, nieeuropejską, prozachodnią drogą i uznać, że na przykład wykorzysta. To uzbrojenie, które zostało po drodze dostarczone do innych swoich celów, to także nie jest takie oczywiste. Przemysł uzbrojeniowy państw zachodnich prawdopodobnie na tym zyska, bo będziemy musieli wszyscy nadrobić te straty w uzbrojeniu, które zostało wysłane do Ukrainy. W Polsce już to widzimy w potężnych, zapowiadanych zamówieniach zbrojeniowych, w Stanach Zjednoczonych, w Korei Południowej. Kupujemy masę sprzętu, więc nas to też będzie bardzo kosztowało. Więc być może gdzieś tutaj są zwycięzcy w postaci, właśnie, na przykład, producentów, południowo-koreańskich producentów sprzętu wojskowego. Natomiast jeśli zamkniemy się do samej Rosji i Ukrainy, to tutaj, w mojej ocenie, widzimy, że oba kraje poważnie na tej wojnie straciły. Dziękuję Państwu. Pięknie, że wysłuchaliście tego mojego przydługawego wywodu. Zobaczymy za parę lat, co z tego, o czym mówiłem, się sprawdziło. Bardzo możliwe, że nic, ale obawiam się, że tak czy inaczej, nawet jeśli rzeczywistość okaże się zupełnie inna niż moje przewidywania, co jest bardzo prawdopodobne, to wciąż dla obu tych krajów będzie to rzeczywistość bardzo trudna. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Trzymaj się Ukraino, budź się Rosjo. A ceny trochę spadły na stacjach benzynowych, ale jeszcze tak ze 2 zł w dół poproszę.